Cześć, witam Was w kolejnej części naszego wideo poradnika. Będzie to ostatnia część więźby dachowej, mianowicie prosiliście nas o zestawienia materiałów, jak to zaprezentować, ile metrów sześciennych drewna było nam potrzebne, więc będziemy z tym działać. Jak to zrobimy? Na pewno nasze elementy musimy sobie odpowiednio sparametryzować poprzez dodanie parametrów projektu, następnie wykorzystamy zestawienia i przedstawimy to finalnie na arkuszu. Jeśli się Wam podoba, bardzo proszę zostawcie łapkę w górę, pamiętajcie o subskrypcji, żeby być na bieżąco i zapraszam do oglądania. Tak więc w pierwszej kolejności usuńmy sobie nasze grupowanie tutaj elementów więźby, tych naszych wiązarów, zaznaczając wszystko za pomocą narzędzia filtr. Odznacz wszystko, zaznaczymy tylko grupy projektu, zastosuj OK. Następnie wybierzemy opcję usuń grupowanie. I teraz każdy z tych naszych elementów jest już pojedynczy, nie jest grupą. Pamiętamy, że jeśli chcielibyśmy wcześniej wprowadzać jeszcze modyfikacje, to te grupy warto zostawić. Jednak jeśli już mamy naszą, powiedzmy, finalną wersję, chcemy przejść do zestawień, sprawdzić, ile nam drewna było tutaj potrzebne, to usuwamy to grupowanie. A więc dobrze, w pierwszej kolejności zrobiliśmy usunięcie grupowania. Kolejny krok to dodanie parametrów projektu. Przechodzimy do zakładki Zarządzaj, następnie Parametry projektu i Dodaj. W pierwszej kolejności musimy wybrać nazwę dla naszego parametru. Będzie to parametr o nazwie Klasyfikacja. Będzie to parametr dla naszego projektu dotyczący elementu, każdego jednego pojedynczego elementu. Nie będzie on przypisywany do poszczególnych typów. Przede wszystkim będzie on dotyczył kategorii ramy konstrukcyjne, ponieważ większość naszych elementów w więźbie jest elementem belkowym. Dodajmy do tego jeszcze w razie W słupy konstrukcyjne. Gdzie one się nam tu schowały? Są. Słupy konstrukcyjne. Typ parametru to będzie parametr tekstowy dodany do grupy dane identyfikacyjne. Zatwierdzę OK. Kolejnym parametrem, który dodamy, będzie parametr o nazwie rodzaj elementu. Znowu przypiszemy go do tych samych kategorii. Czyli słupy konstrukcyjne i ramy konstrukcyjne. Typ parametru tekstowy, dodaj parametr do grupy dane identyfikacyjne i też to będzie parametr dotyczący każdego jednego elementu. Dodamy kolejny parametr, będzie to już ostatni, mianowicie nazwiemy go klasa drewna. Będzie to parametr również dotyczący elementu, typ parametru tekstowy, dane identyfikacyjne i będzie dotyczył również kategorii ram konstrukcyjnych i słupów konstrukcyjnych. Zatwierdzam OK. Jeszcze raz potwierdzam. Kliknę teraz w pojedynczy element i zwróćcie uwagę, że dostałem tutaj te moje trzy parametry, czyli klasyfikacja, rodzaj elementu, klasa drewna. Kolejnym krokiem będzie opisanie tych wszystkich elementów. Jak możemy to zrobić w jakiś szybki, miły i przyjemny sposób? Możemy spróbować wybrać jeden element, prawy przycisk myszy, wybierz wszystkie wystąpienia elementu w całym projekcie. W tym momencie wybraliśmy wszystkie nasze łaty. Więc klasyfikacja, przypiszemy więźba dachowa. Następnie rodzaj elementu, łata 5 na 4 cm, klasa drewna C24. Zastosuję. OK, nasze łaty mamy, powiedzmy, z głowy. Kolejnym elementem będzie kontrłata. Wybierz wszystkie wystąpienia elementu w całym projekcie. I tym razem klasyfikacja, więźba dachowa, rodzaj elementu to będzie kontrłata
2,5 na 5 cm. Klasa drewna C24. Kontr łata, dobrze. Ok. Kolejnym elementem niech będą nasze krokwie. Wybierz wszystkie wystąpienia elementów w całym projekcie. Pamiętacie, mieliśmy krokwie prawe, krokwie lewe, więc będziemy musieli ten manewr jeszcze powtórzyć. Klasyfikacja, nic innego jak więźba dachowa, rodzaj elementu krokiew 10 na 16 cm, klasa drewna też damy C24. Ponowny zabieg, krokwie prawe, wybierz wszystkie wystąpienia elementu w całym projekcie i uzupełniamy więźba, krokiew, klasa drewna, zastosuj. Mamy opisane krokwie, mamy opisane łaty i kontrłaty. Kolejnym elementem niech będzie nasza jętka. Wybierz wszystkie wystąpienia w całym projekcie. Klasyfikacja więźba dachowa, następnie rodzaj elementu jętka 10 na 14 cm. Klasa drewna też damy C24. Dobrze. Kolejnym elementem niech będą nasze nakładki. I teraz więźba dachowa, nakładka, grubość 2 cm, klasa drewna C24, nakładki gotowe. Co jeszcze będzie takim naszym elementem? Z pewnością wiatrownice. Wybrały się nam wszystkie. Klasyfikacja. Powtarzamy nasze czynności. 2 na 14 cm. Też damy im klasę C24. Mamy wpisane wiatrownice, jeszcze nasze murułaty na pewno też. Więźba, murułata 14 na 14 cm. C24, zastosuj. OK. Kolejnym elementem niech będzie deska okapowa. I opisujemy więźba dachowa, deska okapowa 2,5 na 25 cm. Drewno klasy C24. I chyba, jak się nie mylę, mamy w miarę wszystko. Więc jak już opisaliśmy nasze poszczególne elementy, to jeszcze je sobie tutaj dotnijmy, żeby nam nie przechodziły przez komin jakieś nasze tutaj te łaty. Na razie sobie to tylko przytniemy, wyrównamy do poszczególnych tych dwóch belek. Ta beleczka i ta łata. Na razie sobie wycięliśmy taki otwór. Jak stworzyć wymian, będziemy sobie jeszcze za chwilkę opowiadać. Teraz tej kolejnej części, skoro mamy tutaj jakiś materiał nam z nich, chciałbym później Wam pokazać, że nasze zestawienia, które raz stworzymy, będą dynamiczne. Został nam jeszcze słup i też mu damy klasyfikację więźba dachowa. Przypiszemy już go tutaj do naszej więźby. Damy sobie słup. On jest 14 na 14 cm i też mu damy klasę drewna C24. OK. Mamy w miarę już opisaną naszą konstrukcję. Przejdźmy do pola zestawień. Prawy przycisk myszy.
Nowe zestawienie ilości używamy wtedy, kiedy chcielibyśmy się odnieść do pojedynczych policzalnych sztuk, natomiast nowy przedmiar materiału w momencie, kiedy mówimy o metrach kwadratowych, metrach sześciennych danego materiału. Więc posłuszmy się nowym przedmiarem materiału. Musielibyśmy teraz stworzyć dwa osobne zestawienia, jeśli robilibyśmy je pojedynczo dla każdej kategorii. Raz byłyby to ramy konstrukcyjne i pamiętacie jeszcze nasz SUV, czyli dwa razy musiałbym stworzyć zestawienie, a ja chciałbym mieć to wszystko w jednym zestawieniu. W związku z czym wybiorę zestawienie wielu kategorii, nazwę je sobie więźba dachowa. OK. W następnym okienku program zapyta nas, jakie kolumny mają się znaleźć w naszym zestawieniu. Niech to będzie materiał koszt, niech to będzie wszystko to, co wpisywaliśmy, czyli klasa drewna, klasyfikacja, kolejno będzie jeszcze rodzaj elementu. W związku z czym teraz jeszcze musimy to w jakiś sposób posortować. Więc zacznijmy od klasyfikacji na samej górze, później rodzaj elementu, klasa drewna, materiał koszt, ale przed tym jeszcze materiał objętość. Ustawmy teraz filtr, tak aby wyświetlić tylko te elementy, które mają jakąkolwiek wartość wpisaną w polu klasyfikacja, czyli klasyfikacja ma wartość. Sortowanie. Klasyfikacja, rodzaj elementu. Formatowanie, materiał objętość, licz sumy. Zatwierdzam OK, zobaczmy, co nam powstało. Jak widzimy, mamy klasyfikację i wszystkie nasze elementy, włącznie z ich objętością. Dodatkowo dodałem tutaj pole materiał koszt. Jak widzicie, program wyświetla nam każde jedno wystąpienie materiału. My chcielibyśmy to sobie sumować. Sortowanie, grupowanie, sumy całości, tylko sumy. Odznaczam, wyświetl każde wystąpienie elementu. Dodatkowo w formatowaniu ustawiam, aby materiał objętość miało licz sumy. Upewniam się, że tak jest. Jak widzicie, w tym momencie dostałem informację, że cała nasza więźba dachowa to 8,62 metra sześciennego drewna. Zwróćmy uwagę, co się stanie, kiedy spróbuję przypisać tutaj jakiś koszt. Przez to, że ten materiał był już ustawiony w paru elementach, a my to zestawiamy razem, to materiał koszt dla poszczególnych wymyśliłem teraz szybko jakieś tam 250. Możemy tu ustawić dowolną jakąś wartość. Więc tak wygląda na chwilę obecną nasze wstępne zestawienie. Widzę jeszcze dodatkowo, że nasze w polach klasyfikacja mamy raz wieźba, raz więźba, więc muszę to, że tak powiem, wszystko ładnie wyprostować i zmienić to na słowo E, na literkę E, przepraszam, tak żeby było więźba dachowa. Tutaj też muszę poprawić. Jak widzicie, mogę to poprawiać z poziomu zestawień. Tylko żebym to zrobił dobrze. Tutaj więźba, tu też. Też. Są ogonki, są ogonki, więc już jest w miarę fajnie. Dodatkowo teraz wpisałem jakiś przykładowy koszt metra sześciennego drewna. To jest oczywiście cena wyjęta z kosmosu. Wpiszecie sobie waszą dowolną zadaną klasę drewna. Oczywiście trzeba też brać pod uwagę, jaki element kupujemy. No ale dodajmy sobie teraz nowy parametr obliczony. Za pomocą tego f od x nadamy sobie wartość za materiał. I ustawimy typ jako walutę, następnie wzór sposiłkujemy się tymi trzema kropeczkami, materiał objętość razy materiał koszt, mamy metr sześcienny razy walutę, więc musimy podzielić obustronnie przez 1 metr sześcienny, tak aby jednostki się zgadzały. Pamiętamy, w formatowaniu wartość za materiał licz sumy. Zatwierdzamy OK. Następnie wyrównaj poziomo do prawej
i dostaliśmy nasze wartości. Możemy jeszcze sformatować jednostkę. Widzimy, że mamy do dwóch miejsc po przecinku. Możemy użyć grupowania cyfr. Dodatkowo możemy się pozbyć tego tutaj przecinka, ustawiając jednostki projektu dotyczące formatu wyświetlania na opcję numer 3. Jak widzicie, w tym momencie mamy to ze spacją. Więc taki przykład, żeby sobie szybko gdzieś przeliczyć. OK. Kolejnym krokiem będzie stworzenie naszego widoku, na którym przedstawimy naszą więźbę. Będzie to tylko widok 3D. Arkusze będziemy generować na koniec, jak już stworzymy cały nasz projekt. Więc teraz to będzie powiel widok, powiel. Zmienimy mu nazwę na więźba dachowa. Zmieniona nazwa. Kolejno, popatrzcie, z poziomu zestawień mogę sobie wybrać wszystkie moje elementy. Podświetlą mi się one teraz. Izoluję tymczasowo element, a następnie zastosuj ukrycie i izolację do widoku. Tak więc stworzyłem w tym momencie sobie taką tutaj izolację. Mogę jeszcze te nasze beleczki w jakiś sposób dociąć. Mówiłem, że nasze zestawienia są dynamiczne, więc dla przykładu popatrzmy, w tym momencie mamy wszystkiego 8,62, wartość jest 2,154. Usunę jakiś element, może nawet kilka, zaraz to cofnę. Jak widzicie, wartość nam spadła, czyli w momencie, kiedy ja będę dodawał, odejmował kolejne elementy, nasze zestawienie będzie się aktualizować automatycznie. W związku z czym kiedyś później, jak będziemy tutaj wycinać otwory na okna czy coś, to nasze zestawienie też się zaktualizuje, a widok sobie odświeżymy. Kolejnym krokiem nowy arkusz. Wybieram sobie naszą metryczną A2. Wybieram widok więźby dachowej. Zmienię może skalę na 1 do, albo nie, nie 1 do 200, 1 do 50, żeby to troszkę większe było. Zobaczymy, jak to się będzie nam mieścić. No, powiedzmy, że tak w miarę. Jeszcze teraz usuniemy sobie linię wydłużenia i spróbujemy przerzucić tutaj nasze zestawienie z więźby dachowej. Tak, w ten sposób prezentujemy naszą pracę. Więc dziękuję, zapraszam do zostawienia łapki w górę i obserwujcie nas, subskrybujcie, śledźcie nas na Facebooku, na Instagramie. Dziękuję i do usłyszenia w kolejnej części.